Dzisiaj zacząłem budować taki model. Model hobby, model Alpha Jet. Skala 1.3. Znalazłem w internecie z 96 roku. Tu jest taka instrukcja. Dodatkowa. Zacząłem robić, podkleiłem kartonem 1 mm według instrukcji, tak? Model samolotu przeznaczony jest dla zaawansowanych modelarzy. Części zaznaczone gwiazdką, podkleić tekturą. I tak jak gdzieś tam jest. No i kadłub, tak? Ciekawe tylko jedno, że mam, tutaj zacząłem ten element, był 1-2, zrobiłem takiego, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Mamy 3 arkusze. Jeszcze jeden. Tutaj były to. To jest jeden. Pod 1 mm podklejane. No i zobaczymy. Jeszcze wcześniej karton zabezpieczyłem takim czymś. Kapon Extra. Tak, żeby związało mi. Żeby związało mi karton i nie rozpadał się. No to model dość stary, nie? Więc już mogło być. Ok. Myślę, że pierwszy etap wstępnie zrobiony. No tutaj to trochę kapon mi tutaj wyszedł. Ale nie, nie, to nie kapon, to ja ten jeszcze z tej strony klejem. Zostało mi trochę i pomazałem. Ale tego, to jest w środku, więc tyle to będzie mocniejszy. Ok. Tak to wygląda. To jeszcze mamy. O, tutaj załapało. Teraz zaczynam wycinać wręgę 2A. Zobaczmy co instrukcja pokazuje. Instrukcja wiele nie pokazuje. Głowa. Ale 2A to jest stopy. Nacinam sobie pyk. Nożykiem. Na razie tutaj sobie zrobimy. Przecięło? Nie, jeszcze nie przecięło. Wygramy kosmici. No i będę teraz dookoła. No, to co trzeba, prawda? Do ostrzenia nożyka podkleiłem sobie taki kartonik. Tutaj jest 2000 grubość, a tu jest chyba 1000. Trochę mniej, już nie pamiętam. O, do tego używam. O, do tego powiedzmy tak. Używam linijki. Blacik ze sklejki pomalowana czarno. O, i tyle.
Na razie. Tutaj element numer 3 zacząłem wycinać. Tak, do tego będzie z przodu 2A. I ten. I wtedy będzie tutaj ten element 1 i 2. No dobra, to wycinam dalej. Ok, wyciąłem element numer 3. I teraz mamy, jeszcze mamy element 2A. Te dwa elementy trzeba połączyć. Jeszcze mam taki element. No i zobaczymy. Ponieważ czarne jest na górze. Dołem idzie płaskie. Czarne jest na górze. Dołem idzie płaskie. Więc... Robi zbliżenie. Coś próbuję. No dobra. O. Więc będę, mam gąbeczkę taką, po telefonie gdzieś tam znalazłem, tak. I tutaj będę tak, mam elementy górne, może uda mi się jakoś to po prostu wyprofiluję górę. W zależności jak głęboka jest gąbka, tak bardzo można. Ja tu na razie chcę delikatnie coś takiego zrobić. Tu coś wyprofilowałem. Tutaj trzeba będzie domalować. Wręgi trzeba zawsze pamiętać, to jest dobre. Zapomina się, że często. I tu teraz spróbuję. Teraz w zależności jaki mam, tu mam pędzel taki, tak? I sobie tu wyciskam. W zależności w jaką stronę. Teraz robię jedną ręką, żeby pokazać. To ja liczę po prostu formacją. O. Gąbka jest dość niska. No więc to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak się uformowało. Chodziło o to, żeby to było w miarę niepołamany papier, tak? Mogli tutaj jakoś coś dalej z tym robić. Tak, tutaj udało mi się jeszcze ogarnąć w ten sposób. Gdzieś tu miałem, o tu. Teraz te wręgi markerem przejadę na czarno. Znalazłem fajny marker, co mi naprawdę ładnie kryje i też nie nasącza papieru, który później nie kontroluje się. Rozpływa się po kartonie tam, gdzie nie trzeba, tak? No dobra, spróbujemy coś tym dalej zrobić. Tutaj według wzdłuż tej linii, tak. Różne modele są tak opisane, albo po zewnętrznej, albo po linii się wycina, później to zależy jak wręga pójdzie, tak, czy obklejona będzie. W tym przypadku nożyk jest najdokładniejszym narzędziem. Nożyczkami nie zrobi się tego tak. Znaczy można zrobić, nie jest tak, ale będą pozaciskane.
zaciskane elementy. Ok, mam wyprofilowane. Teraz będziemy jeszcze robić ten element, mam pasek, wyprofiluję, żeby włożyć tak coś, żeby było dziubek. O, jak to mówię, super dziubek. To trzeba będzie w ten sposób połączyć i to jeszcze wcisnąć. O, to będzie jakoś tak. No dobra. Ok, element 3 połączyłem. Coś takiego wychodzi. Jak zawsze. Tutaj widać, że nam rozeszło się. Ponieważ skupiłem się na górze, żeby było równo. Dół słabo widać czasem. Tak samo tu widać linii, tak? Chodzi o to, żeby tutaj były równe linie, tak? Byśmy mogli sobie tutaj ładnie to dopasować. Tak jak widać. Tu już mam podklejone. To już to prawdopodobnie wnętrze będzie, tak? Tu mamy wnętrze. No tutaj. Myślę, że to jest to, ten Y, X, jakby tworzy podstawę i wtedy będziemy mogli robić. Ok, to tak wygląda.